Czego oni się spodziewali? No nie trzeba wchodzić aż do kościoła. No naprawdę nie trzeba wchodzić do kościoła, ale to, czy niszczyć fasady budynków kościelnych. Ależ oczywiście, że trzeba. Ależ oczywiście, że trzeba robić to, co się czuje. Stać was na to, prawdziwych mężczyzn, stać na to, żeby zapanować nad własnymi rządzami, żeby wygrać własnymi słabościami. A to, czy młodzi ludzie chcą wejść do kościoła, czy nie, to jest sprawa młodych ludzi, jak chcą protestować i wypierdalać! Musimy również pokochać naszych przeciwników, musimy się za nich modlić, musimy do nich pójść i przekonać ich, że tkwią w bagnie po uszy. Wypierdalać! Bez żadnego trybu! Wypierdalać! Bez żadnego trybu! No tu jest tolerancja dla katolików. Właśnie tu jest tolerancja dla katolików. To, że się wchodzi do kościoła i że aktywiści zachowują się tak, jak się zachowują, że przerywają mszę na przykład? Oczywiście. Każdy, kto łamie prawo, tu absolutnie sprawa jest jasna, powinien być ukarany. To samo mówił organizator Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz wczoraj. Apelował też o to, żeby zachowywać się pokojowo. Proszę was, idźcie stąd! Po co wy się dajecie prowokować w tak prosty sposób? Kibice, proszę was, no! Oczywiście, jeżeli ktoś łamał prawo, to znaczy atakował funkcjonariuszy policji, no to zasługuje na karę i to mówiłem w każdym roku i przy każdym wydarzeniu, niezależnie czy to jest strajk kobiet, czy to jest Marsz Niepodległości. Baloniki, pioseneczki, demokracja, kurwa dość! No ja nad tym ubolewam, że są ludzie, którzy postanowili zakłócić to nasze wspólne maszerowanie, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to całościowo na tę olbrzymią manifestację. To się przeradziło w taką chaotyczną bijatykę rzeczywiście, no ale to... Nie powinno mieć to miejsce? Nie powinno mieć to miejsce oczywiście, no myśmy apelowali o to, żeby był spokój. Idźcie z tego trybunału, chodźcie pod ich damy w całej Polsce! Ale musimy odmienić własny los i pójść do naszych przeciwników, tam jest wielu dobrych, zagubionych ludzi. A żeby ich przekonać, to nie tylko będziemy tu przychodzić. Zawirycie! I nie wstydźcie się tego, że jesteście wkurwieni. Ale nie można inaczej, naprawdę trzeba używać takich wulgaryzmów? śmieje się pani ze mnie, ale... Nie wtedy, kiedy z jednej strony będziecie krzyczeli Bóg, honor, ojczyzna. Nie wtedy, kiedy będziecie krzyczeli cześć i chwała i bohaterom. A z drugiej strony będziecie robili coś zupełnie przeciwnego. Żałuję oczywiście tramwaju, żałuję tych, że jest zniszczona infrastruktura, ale absolutnie uważam te czyny za usprawiedliwiony wyraz protestu społecznego przeciwko władzy. Racę, kamienie w kierunku policji, policja. Słyszałem, że były starcia z policją. No oczywiście nie cieszę się z tego faktu. No szkoda, w każdym razie szkoda, że do czegoś takiego doszło. Nie wiem z czyjej winy, nie wiem co się stało, ale żałuję. W tej chwili gdzieś logiem strajku kobiet i napisami strajk kobiet czy piekło kobiet ktoś maluje na tramwajach, to będzie dokładnie tak jak ze znakami, które malowano na murach. Znakami Polski Walczącej, znakami AK, czy znakami Solidarności, czy pomarańczowej alternatywy. Było wiele tego typu akcji ulicznych. Ludzie, kiedy nie mogli prezentować tych poglądów publicznie, to dopuszczali się tego typu działalności quasi artystycznej. Jakie są koszty związane z naprawieniem tych... One nie są duże, bo to są raczej, powiedziałbym, takie wybryki. Musimy wybrać to, co jest dobre, to, co jest prawdziwe i to, co jest piękne. Uwaga! Policja informuje! Mamy stan epidemii! Znajdujesz się w strefie czerwonej, który obowiązuje... Ale chciałem jasno powiedzieć, że nie będziemy bronić pałaców i plebanii tych, którzy kryją pedofilów. Nie będziemy bronić gorszycieli. Kościół w Polsce musi się oczyścić w ogniu prawdy i sprawiedliwości. I jeśli Kościół tam tego nie zrobi, jeśli wy, księża, duchowni, biskupi, nie zrobicie tego sami, bo jest wielu porządnych kapłanów. Ale jeśli ci, którzy sieją zgorszenie, sami nie odejdą, to nie lewica będzie was usuwać, to my będziemy was usuwać, to my oczyścimy Kościół.